Witam Państwa, Artur Brzychcy, Loża Dżentelmenów. Proszę Państwa, dzisiaj się zajmiemy dość niezwykłym tematem. Mianowicie, całkiem niedawno dostałem prezent, o którym chciałem dzisiaj opowiedzieć. Natomiast, żeby zacząć o nim opowiadać, na początku pokażę butelkę, która nie była prezentem. Mianowicie, taką. Johnny Walker Red Label, czyli najmłodszy z dostępnych dzisiaj John Walkerów, bo to nie jest prawda, że nie było młodszych John Walkerów niż ta mieszanka. Natomiast jest to whisky, która dzisiaj jest oceniana dość negatywnie. Kiedyś było synonimem zachodu w Polsce. Czerwony John Walker dzisiaj jest synonimem ostrej, niezbyt dobrej whisky. Chociaż szkoda, bo jest to bardzo stara mieszanka, składa się na nią ponad 35 składników, w związku z tym mogłoby być tutaj coś naprawdę ciekawego. Natomiast jest bez oznakowania wiekowego, co oznacza, że są tu młode składniki. Ale tak naprawdę wiemy, że w środku też są whisky 5-7-letnie. W związku z tym są troszeczkę starsze niż to, co byśmy mogli przypuszczać, czyli że jest tutaj 3 lata i 1 dzień takie składniki. Ale my sobie dzisiaj przetestujemy coś innego. Pochwalę się. Dostałem taką piękną skrzyneczkę. John Walker Blender's Batch Red Rye Finish. Blended Scotch Whisky. Bardzo dziwne. Na początku, jak zobaczyłem sobie taką whisky, ja wyciągnę z środka sobie tutaj, to stwierdziłem, że coś dziwnego zaczyna się dziać. Mamy białą etykietę. Tutaj jest numer 1, co by sugerowało, że prawdopodobnie ta seria blenderów będzie rozszerzona. No, dzisiaj to już mogę powiedzieć z doświadczenia, ponieważ to jest edycja zeszłego roku, a w tym roku już mamy kolejną i z tego co wiem, to też nie będzie ostatnia, tylko to będzie cała seria. Fajnie, zawsze coś nowego. No i dobrze. Powiedzmy sobie coś więcej o tej butelce, bo oczywiście jak ją dostałem, to zacząłem grzebać, szukać, co to znaczy. A więc przede wszystkim sprawa numer 1 i najważniejsza. Jeden producent, skośna etykieta, kwadratowa butelka, a najbardziej charakterystyczne oznaki John Walkera. I na tym podobieństw koniec. 35 składników. Ale tak jak mówiłem, w większości nieznanych nam. Wiemy, że jest tutaj troszeczkę Taliskera, ponoć Kalila się zabłąkała, również Cardu, czyli serce John Walkera. Ponoć też się tutaj znajduje, szczerze, średnio to wyczuwamy w tej whisky, zresztą zaraz sobie też spróbujemy. Natomiast ta whisky jest wyselekcjonowana z 4 whisky, zarówno single malt, jak i single grain, bo jest to blended whisky. Single malt to jest Cardu, które jest, tak jak mówiłem, sercem John Walkera. Jak będziecie oglądać odcinek o John Walkerze, bo zamierzamy o wszystkich John Walkerach zrobić odcinek, to zobaczycie, dlaczego jest to serce John Walkera. Natomiast faktycznie za główną część aromatu i smaku tutaj odpowiada za owocowość, za lekkość odpowiada nam właśnie Cardu. Natomiast wielka, wielka ciekawostka. W środku jest whisky typu single grain z Port Dundas. To jest whisky, to jest destylarnia, która już nie działa. W związku z tym chciałem powiedzieć, że to jest najtańsza wersja whisky z destylarni, która już nie działa, bo najczęściej te whisky z destylarni, które już nie działają, kosztują krocie. A to kosztuje bardzo niewielkie pieniądze. W związku z tym, chociażby z tego powodu, na pewno chętnie tej whisky za chwilę spróbuję. Co więcej wiem? Tak jak mówiłem, w sumie są 4. Ja zakładam, że w środku też jest Cameron Brick. My dzisiaj znamy wypusty Cameron Brick. To jest single grain, tak samo whisky. Cameron Brick znamy głównie jako Hake Club, reklamowany przez Davida Beckhama, buteleczka niebieska, taka bardzo nowoczesna, wyglądająca trochę jak butelka perfum. I to są wypusty właśnie z tejże
destylarni. Natomiast jest to dobrej jakości single grain, dlatego że bywają dobre single grainy. Bardzo często one są odsuwane, że to jest gorszy typ whisky, że prawdziwy whisky to jest ta whisky z alembików miedzianych, typu właśnie single malt whisky. Natomiast są dobre whisky typu grain, naprawdę smaczne. I to warto, naprawdę nie skreślajcie Państwo, jak zobaczycie gdzieś napis single grain, a whisky, to nie skreślajcie, spróbujcie, bo naprawdę niektóre z nich są ciekawe i Cameron Briggs zdecydowanie do nich należy. Port Dundas też. W związku z tym mamy w ten sposób, wydaje mi się, że wiemy o trzech składnikach, jaki jest czwarty. Nie mam pojęcia, przyznam szczerze. Oni tego nie zdradzają. Natomiast napisali, bo taki list został załączony. Taki liścik został załączony. John Walker Blender's Batch Red Rye Finish Blender Scotch Whisky i jest opis, że między innymi, że ta whisky powstała dlatego, że była chęć nawiązania, połączenia szkockiego stylu ze stylem bourbona. Ta whisky leżakowała w beczkach po bourbonie. Było to pierwsze nalenie do tych beczek. To w ten sposób to się starzy whisky do dobrych maltów, a nie do blendów. I to jeszcze takich popularnych. O, w związku z tym to już jest duża ciekawostka. Następnie finiszowana była ta whisky w beczce po żytniej whisky na końcu, czyli ostatnie pół roku. To też jest ciekawostka i to też zmienia bardzo smak. Jak bardzo? O tym się za chwilę przekonamy. No i jeszcze jedna sprawa. To whisky tworzył między innymi Jim Beveridge. Master Blender John Walkera. Natomiast jest to człowiek, który odpowiadał wcześniej za bardzo ekskluzywne wypusty dla prywatnych grup inwestorów, biznesmenów. Absolutnie nie musiał się wtedy liczyć z kosztami, naprawdę znajdował arcydzieła i arcydzieła tworzył. No, w związku z tym jest szansa, że to, co mamy w środku tej butelki, też jest bardzo, bardzo dobre. Co więcej, chociaż młode, bo to jest nas, czyli jest bez oznakowania wiekowego, w związku z tym na pewno nie spodziewajmy się w środku whisky 40-letnich czy 30-letnich. Myślę, że Red też wskazuje nam, że to też jest młoda whisky. Natomiast nie zapominajmy, że tutaj podpisanych jest pod tym dwóch blenderów. Młodszym blenderem jest Emma Walker. Zbieżność nazwisk przypadkowa, natomiast no, pewnie jej przyjemnie pracować. Przedstawia się, że jest z firmy Walker. Niby było przyjemnie. A dobrze, to co, otwieramy i próbujemy. No whisky jest oczywiście kolorowana, jak wszystkie John Walkery. Kolorowana przy pomocy karmelu. W związku z tym kolor nam nie za dużo powie, bo jest oszukany, ale jest ładny, sympatyczny, przyjemny, przyjemne złoto. No proszę Państwa. Delikatny zapach, dość okrągły. Wanilia. Wanilia, karmel, toffee, bardzo słodkie, fajne nuty. Bardzo delikatne, przyjemne dla nosa. Nie czuć alkoholu, natomiast co czuć? Bourbon. Czuć bourbon, którym ta whisky nie jest. I to jest bardzo, bardzo sympatyczne. Znaczy, sympatyczne. Ciekawe, bardzo ciekawe. Próbujemy.
O, proszę Państwa, powiem szczerze, naprawdę, gdyby mi ktoś nalał to whisky tak, żebym nie widział, byłbym święcie przekonany, że dostałem bourbon. I to dobry bourbon. Bourbon z finiszem, co jak wiele fanów amerykańskich whisky wie, jest to spory problem przy bourbonach, ponieważ smak bourbona najczęściej nam się kończy w tym miejscu. Tu. Już w finiszu, a głębi smaku znaczy finiszu na podniebieniu w zasadzie już nie czujemy. A tutaj on jest z nami cały czas. Jaki? Wróćmy jeszcze raz. Dużo słodyczy, wanilia. Przyprawowy dość mocno. Gałka muszkatułowa. Ale to wszystko zatopione w słodyczy tofi, dużo tofi. Finisz się robi bardziej wytrawny. Ciekawe, gdzie jest ta owocowość od kardu. Może chodzi o tą lekkość, bo faktycznie, tak jak mówiłem, ona jest przyjemnie lekka. Nie jest to przyciężkawe, nie jest to zdominowane przez karmel toffee. Absolutnie nie idzie w tą stronę. Jest to bardzo fajna, łagodna whisky, którą można wypić w czystej formie. I to jest... No, ciekawa rzecz w porównaniu do sąsiada, prawda? Natomiast tak jak mówiłem, a z opisu już widać, że są to zupełnie inne whisky. Bardzo, bardzo sympatyczne, naprawdę. Dobra, zobaczmy w takim razie. Nalejemy sobie odrobinę czerwonego John Walkera i zobaczymy porównanie, jak nam wyjdzie. Kolor jest bardzo podobny. No i od razu chciałem spróbować, dlatego że zapach jest na tyle płaski, tępy, że nie za dużo jestem w stanie tutaj powiedzieć. Tu czuć spirytus, czuć ziarno i ostry zapach. Oczywiście, jakbyśmy mieli kupować, zastanawiać się, czy kupujemy czerwonego John Walkera, czy kupujemy whisky typu Golden Lock, to odstawmy od razu. Kupujemy tą, ale jeżeli mamy do wyboru tą czy tą, no to ja kupuję tą, zdecydowanie. Po zapachu, próbujemy. Zdecydowanie czerwony jasiek lepiej smakuje niż pachnie, bez dwóch zdań. Karmel toffee, wanilia z przodu, natomiast dym z finish dymny, to nie jest dużo tam tego dymku, ale jest. Tutaj się ten nasz Talisker czy Kalila mogły przewinąć.
lukrecja, pomarańcz. W porównaniu wychodzi to jeszcze ciekawiej. Dużo głębsza, lepiej zbudowana jest ta whisky, czyli ten nowy John Walker, biały, Red Rye Finish. Natomiast jest bardzo bourbonowaty. To jest prawie bourbon. W smaku oczywiście, bo oczywiście jest to nadal whisky szkocka, single malt i mieszany single grain. Wszystko się zgadza, ale przy dobrych beczkach po bourbonie, finiszowanie w beczce po żytniej whisky, naprawdę wyszedł im prawie bourbon. Ciekawe, bardzo ciekawe. Polecam do spróbowania, absolutnie. Czerwony John Walker. Czerwony John Walker to czerwony John Walker. To jest marka, która powstała do mieszania w drinkach. I tam ją zostawmy. Dzięki i do zobaczenia.